Cześć, witam was w kolejnym nagraniu. Jak widzicie, znowu jestem u dzieciaków w pokoju. Zaczynam się zadomawiać w tej nowej aranżacji. To jedyne miejsce spokoju w tej chwili znowu dla mnie i chyba będę tutaj częściej nagrywał. Zobaczymy. Dzisiaj akurat wyszło tak, że muszę tutaj dzisiaj znowu nagrywać. Przejdźmy do podsumowania tego, co się u mnie dzisiaj działo. Dzisiaj miałem wolne od pracy, ale powiem wam, że generalnie dzień miałem bardzo zabiegany. Dopiero co wróciłem z lekcji karate od syna. Powiem wam, jest już dość późno. Mam dzisiaj dzieciaki na głowie, moja żona pracuje i mam ich dwójkę na głowie cały wieczór. Dlatego trochę mam zajęcia. Generalnie to nic za bardzo nie robiłem. No miałem dzisiaj siłownię z rana tylko. A później, szczerze mówiąc, sobie tyle rzeczy zaplanowałem, że przez większość dnia po prostu miałem bieganie i w większości oczywiście rzeczy nie zrobiłem. Tak więc no, na dzień generalnie lekko zmarnowany, jeżeli chodzi właśnie o plany. Ale to nie jest złe. No, powiem wam, że trening się udało wykonać. W miarę właśnie aktywny, trochę jazdy na rowerze. Dużo pogotowałem, bo to miałem w planach, właśnie zrobiłem sobie ciasto czekoladowe ze słodkich ziemniaków. Może nagram jakieś oddzielne nagranie o tym. Jest bardzo dobre makro chyba ma składników, nie wiem dokładnie. Jeszcze nie przeliczałem, muszę to zrobić, bo zjadłem dzisiaj kawałek, muszę to wliczyć w dzienny limit. Nie wiem właśnie jeszcze, jak mi to wyszło. Ale powiem wam, że bardzo dobre składniki tylko. Tam były słodki ziemniak, odżywka, kakao, mąka pełnoziarnista, trochę jajek, mleko, jogurt, jakiś tam praktycznie dużo węglowodanów złożonych, duże ilości białka, trochę tłuszczy właśnie z żółtek jaj tylko, tak więc generalnie jeżeli chodzi o makroskładniki, to bardzo dobre, tylko właśnie nie wiem jeszcze w jakich proporcjach dokładnie to jest. Jak podsumuję, to będziecie mogli to już zobaczyć w sumie pod nagraniem. Mam podane kalorie właśnie takiego ciasta. Poza tym właśnie, no, porobiłem sobie dużo warzyw. Generalnie spędziłem większość dnia właśnie na gotowaniu, na przygotowywaniu sobie posiłków na kolejne dni. Dobrze jest tak sobie czasami zrobić, po prostu później macie z głowy takie różne gotowania. Mam porobionych warzyw po prostu na kilka dni z góry. I po prostu będę jadł przez kilka dni praktycznie to samo. Same zdrowe rzeczy, no, w każdym bądź razie. Tak więc tyle właśnie z dzisiejszego dnia. Z takich nowości, może nie wiem, ciekawszych, nieciekawszych, chciałem wam powiedzieć o pewnym suplemencie, który zaczynam stosować od dzisiaj. Zamówiłem sobie Jochambinę. Ostatnio gdzieś tam poczytałem, że Jochambina może mieć pozytywny wpływ przy odchudzaniu, szczególnie jeżeli się trenuje na czczo. I ma udowodnione jakieś tam pozytywne działanie przy spalaniu tego tłuszczu takiego zalegającego, który jest ciężko po prostu do spalenia, tak przy tych ostatnich dniach redukcji na przykład, kiedy już naprawdę chce się człowiek tak dociąć z tego ostatniego tłuszczu, to niby jochambina jest jednym ze składników, który warto by było suplementować. No, nie wiem dokładnie jeszcze jakie to będzie działanie, jak to będzie działało na mnie, ale właśnie mówię wam, że zaczynam to od dzisiaj stosować i no, będę wam przekazywał efekty, zresztą będziecie widzieć, jak to na mnie wygląda. Na razie stosuję tylko takie małe dawki, żeby zobaczyć, jak mój organizm reaguje na to. Generalnie takie udowodnione kliniczne dawki, które po prostu miały te pozytywne działania, to było 10 mg dziennie, po prostu taka dawka. A ja wam powiem, że wziąłem jedną pigułkę na razie dzisiaj, gdzie to wynosi 2,5 mg, także
4 razy mniej niż niby ta dawka, która działa, ale z drugiej strony też słyszałem, że dobrze jest tak stopniowo wprowadzać tą joechimbinę, żeby po prostu zobaczyć, jak organizm na nią reaguje. Tak więc dzisiaj wziąłem jedną tabletkę, jutro nie idę na trening, ale dlatego, że po prostu nie jem aż do godziny 11, a z rana idę do pracy, będę się ruszał, to też sobie zaserwuję i zaserwuję sobie już dwie pigułki jutro. Zobaczę właśnie przy 5 mg, jak tam będę właśnie funkcjonował, czy tam, nie wiem, żołądek mnie nie boli, czy coś w tym stylu. Jeżeli będzie w porządku, to kolejnego dnia znowu zwiększę. Będę chciał tak docelowo do 10 mg po prostu dojechać i no i poużywamy przez jakiś czas. Zobaczymy, czy rzeczywiście ta joechimbina ma jakieś tam właściwości odchudzające. No ciekawy jestem sam, szczerze mówiąc wam powiem. Tak więc przekonamy się, jeszcze nie polecam. Nie wiem, czy to w ogóle nie jest jakaś strata pieniędzy, bo z tymi suplementami to jest tak, że właśnie bardzo dużo ludzi różne suplementy zachwala, na przykład te BCAA. Cały czas, gdzie nie czytam, to wszędzie zachwalają, że to jest dobre. Generalnie właśnie to słyszałem, że to jest przereklamowane, strata kasy, że w sumie jak ktoś tam w miarę regularnie je i tam suplementuje się właśnie tak jak glutaminą, HMB, no to tych aminokwasów ma po prostu pod dostatkiem i to już BCAA jest zbędne w tym przypadku. Tak więc no różnie właśnie z tymi suplementami bywa. Tak więc chcę zobaczyć, jak ta joechimbina będzie na mnie oddziaływać i jeżeli będą jakieś pozytywne efekty, no to będę ją prawdopodobnie polecał, zalecał może w przyszłości. A tak w tej chwili z tego, co wam mogę naprawdę polecić z takich odchudzających suplementów, to są kwasy omega-3, zielona herbata w sumie. To są te dwa produkty, które naprawdę możecie codziennie suplementować, stosować po prostu, żeby sobie przyspieszyć spalanie właśnie tkanki tłuszczowej, bo one są udowodnione naukowo, że po prostu mają taki wpływ. I no powiem wam, że ja je stosuję. Nie ma jakiegoś tam nie wiadomo jakiego efektu na mnie, bo one są wszystkie tak, tylko dodatkiem do odpowiedniej diety, a no generalnie te kwasy omega-3 mają dużo innych jeszcze właściwości, właśnie jest dobrze je suplementować, bo one mają tam pozytywny wpływ, nie wiem, na skórę, na stawy, na włosy, paznokcie, na wiele różnych naszych po prostu części ciała i procesów zachodzących w naszym ciele, dlatego no warto ją suplementować. No, a zielona herbata, jeżeli muszę coś pić po prostu, no to lepiej zamiast wody przed zieloną herbatę pić, bo ona też ma jakieś tam właśnie działanie lekko odchudzające. Tak więc to już będzie na dzisiaj wszystko. Idę ogarnąć dzieciaki, muszę je położyć spać. Tak więc na dzisiaj to już wystarczy. Widzimy się jutro. Jeśli macie jakieś pytania odnośnie joechimbiny, czy jakieś uwagi, czy swoje jakieś doświadczenia z tym suplementem, to dajcie znać pod nagraniem. Z chęcią poczytam, poodpowiadam na jakieś pytania, jak macie. I widzimy się jutro. Do zobaczenia. Heja!